Cześć Wam. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik pokazujący, jak będę sprawdzał przekaźniki, które kiedyś tam kupiłem w Axo w sklepie z różnymi innymi częściami w takiej torebce foliowej za 5 zł. Powiem Wam tak, do tego celu użyję sobie przetworniczki Step Down, którą mam podpiętą do zasilacza od laptopa 18,5 V. Napięcie wyjściowe teraz z tej przetworniczki jest 3 V. Ja tutaj mam przekaźniki, już sobie je posegregowałem, wcześniej już je sprawdzałem, ale pokażę Wam mniej więcej na czym polega, jak sprawdzić taki przekaźnik, czy on działa w ogóle. Oczywiście to jest taka moja metoda, może macie swoje metody, nie wiem. Ja jestem amatorem, elektronikiem, że tak to nazwę, i sobie przerobiłem tak to, że tutaj mam pod tą przetworniczkę podłączone takie dwa krokodylki, będzie mi troszeczkę łatwiej to sprawdzać. Także lecimy najpierw z tymi, co są na ile? Na 3 V. Zaczniemy od tych na 3 V, czyli tu mamy taki przekaźnik, na którym są informacje. No, pokażę to lepiej, żeby złapała ostrość. Widzicie, 3 V, oznaczenie jest 250 V, 5, nie, on ma 8 A. Obciążenie może mieć maksymalne 8 A, czyli fajnie. Czyli tutaj podłączamy DC, a tu mamy wyjście, którym sobie tam jakimś urządzeniem sterujemy. Dobra, lecimy z tym na 3 V. Także zobaczmy, czy on działa. Pod jedną nóżkę podłączam i teraz tutaj będę postaram się jak najbliżej mikrofon dać tych nóżek, żebyście słyszeli, czy on działa. Widzieliście? Było słychać piknięcie, ale nie odbił. Tutaj też nie odbił. Jakbym dał po środku jedną. Też nic się nie dzieje, jak zamienię biegunami i dam po środku tą nóżkę. Aj, uciekła mi. Dobra. Też się nic nie dzieje. Dobra. Czyli ten przekaźnik nie odbija mi jakoś dziwnie. A spróbuję mu w ogóle dać więcej niż 3 V. Załóżmy, dam mu 4. Czekajcie chwilę, zrobimy mały eksperyment. 4,2 V. Dobra. Zobaczymy, czy on teraz będzie odbijał na większym napięciu. Nie. Czyli jest. Dobrze, to jest 3 V, 3 V. Czyli ten przekaźnik jest uszkodzony. Nie odbija. Także ja go sobie odłożę na bok. Biorę następnego 3 V. I zobaczymy, czy ten będzie działał normalnie. Uwaga, podłączamy go. O. Chyba zepsułem go. Za dużo. Nie będę go katował 4. Dam mu 3, tak jak powinien mieć. 3,2 V. Jeszcze raz sobie sprawdzimy tego. Być może. Dobra, musi być stabilne tutaj połączenie między tymi. Ale też jest jakiś taki. Do końca jakby. No. Coś nie łapie do końca. Ten też jest jakiś taki, no nie powinien tak przekaźnik działać, że raz zadziała, raz nie zadziała, bo to po prostu musi być bardzo stabilne. No widzicie? Ten też już. Dziwne.
No na pewno tak się nie powinienem zachowywać. Dobra, lecę teraz tymi, co są nieoznaczone. Od 3 V będę startował. 3 V nic. Także będę o 50%. Nie, albo dobra. 3 na 6 dam od razu volt. Będę tak sprawdzał. 3, 6, 9, 12, 15. Teraz jest 6. Nie reaguje na 6 V. Także lecimy dalej w górę na 9. Dziewięć przecinek 3 V. Zobaczymy, co się będzie działo. Też nie reaguje na 9 V. Prawdopodobnie może być uszkodzony. Damy mu 12. 12 V. Też nie reaguje. 12 V nic. Także lecimy mu na 15 V. Zobaczymy, co się stanie. Też nie reaguje. No albo jest na jakieś naprawdę bardzo wysokie, albo... Dobra, dam 18 i na tym zakończę. Już więcej i tak mi nie pozwoli ta przetworniczka z tego zasilacza. Nic, dobra. 18 nic. No to polecę na 18 już na tych innych. O, ten działa. Słuchajcie, ten na 18 V, czyli ten jest prawdopodobnie na 24. Ten działa. Ja sobie napiszę, że to jest prawdopodobnie 24 V. 24 V. Lecimy z następnym. Czy będzie działał? Teraz lecimy z tym. Ten nie ma nóżki do wywalenia. Także lecimy z następnym. O, słychać. Bardzo ładnie chodzi. Czyli ja sobie napiszę teoretycznie 24 V. Chociaż nie jestem pewny tego, ale no mógłbym w sumie napisać 18, nie? Tak, żeby nie przepalić go. Dobra, ten ma 3 nóżki, ale co na tym też nic nie pisze. Zobaczymy go na tych 18 V. Uszkodzony. Jako uszkodzony go daje, nie reagował. Teraz lecimy z tym przekaźnikiem. OK. No, tu już napiszę 18 V, że on działa od 18 V. Dobrze. Lecimy następny przekaźnik. Na razie dwa są super, działa na 18 V. To piszemy mu 18 V. Już mam 4, popatrzcie się. To są prawdopodobnie 24 V, ale te z trzema nóżkami. Te z trzema też nie działają. Te z dwoma zauważyłem, że działają nóżkami na tych 18 V. I ten też będzie na 90% działał, tak podejrzewam. Tak. Dobra. Chodzi. Napiszemy mu 18 V. 18 V. Powiem wam tak, o. Popatrzcie się. Jak łatwo można ułatwić komuś identyfikację, pisząc tylko markerem. Ten też działa. 18 V jest podłączone, napiszę mu więc 18, niech będzie. 18 V. Dobra, sprawdźmy sobie teraz ten przekaźnik 24 V. Podłączę sobie tutaj jedną nóżkę.
Okej, działa. 18. I tutaj jest o tyle fajny motyw, że mogę wam pokazać, bo jest przezroczysta obudowa, jak ta blaszka tutaj chodzi. Widzicie? Fajny, nie? Teraz od góry, jakbym go dał. Widzicie, jak działa przekaźnik? Bardzo prosty sposób. Bardzo prosty sposób. I to ma 24 V tutaj. I obciążenie może być ile? 5 A. 5 A, 250 VAC i 30 VDC, 5 A. Czyli 5 A, 30 V maksymalnie mogłem tutaj podłączyć. Przekaźnik działa bez problemu. Ten. Zobaczmy sobie jeszcze tego. Finder, tak, Finder. 18 V. Ole, zwarłem. Na szczęście ta przetworniczka ma zabezpieczenie, także nic się nie stało. Nie działa. Kompletnie nie działa. 230 V. Ten chyba może być na 230 V AC. Patrzcie się, co tu pisze. Sterowany 230, a może ma wyjście na 24? Nie, też tutaj pisze 16 A, ale 16 A to jest sporo. Zobaczcie sobie. 16 A, 230 V, 250. 16 A, 250 i na górze 230, 50-60 Hz. Czyli ten jest troszeczkę jakby inny. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może napiszcie w komentarzu, jakie tutaj powinno być zasilanie tego Findera. Mogłem poszukać gdzieś w internecie. Tu jest typ P40,61 chyba. O ile mnie tutaj wzrok nie myli. 40,61. I ten mi w ogóle nie działa. Czyli tutaj mamy 4 niedziałające pod 18 V. No już na pewno mi się tutaj nic nie uda zrobić. Tak, nie działają. Dobra, to był taki filmik na temat przekaźników, które mi zostały z tej tajemniczej, z tego tajemniczego zakupu, co robiłem ostatnio w sklepie Axl na Dworcowej we Wrocławiu. I to by było chyba na tyle. No, sprawdziłem sobie te przekaźniki. Jak widzicie, tutaj mam wpisane te, które działają niby 18 V, a te napiszę znak zapytania. Znak zapytania potem napiszę, żeby się nie mylić już ewentualnie przy jakiejś tam potem ewentualnej przy ewentualnym sprawdzaniu ich. A te, na których piszę, nie szczędzili farby, żeby nadrukować tam jakiś napis, nie? Jeszcze raz pokażę. 250 V, 24 DC. I nawet na koniec jeszcze... Oj kurde, znowu zobaczcie, zrobiłem ja pierdziele. Dobra, jeszcze raz go sprawdzimy. 24 V na 18 działa, bez problemu. Dobra, ja sobie tą przetworniczkę już wyłączę z zasilania, żeby jej nie uszkodzić. Jak widzicie, dalej działa, pomimo że jest odłączona jest kompletnie z prądu, dlatego że w zasilaczu jest jeszcze kondensatory pracują. No i się wyłączyła już. Kondensatory się rozładowały. I to by było na tyle. Jak coś macie, jakieś pytania, to piszcie w komentarzach albo jakieś sugestie. Pozdrawiam.